Witam Państwa bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej. Witam trenerów obu zespołów. Trener drużyny Miedź Legnica, pan Bogusław Paniak. Trener zespołu Mielby, pan Piotr Gruszka. Tradycyjnie poproszę trenerów o komentarz. Najpierw trener Bogusław Paniak. Ja może najpierw na te pytania odpowiem, bo nam zeszło wiele takich przyjemnych telefonów na po tych konferencji prasowych. Chyba ten się dzisiaj będzie bardzo spokojnie, bo i trener jest zrównoważony i fajny, inteligentny człowiek, także myślę, że będzie spokojnie. Co do meczu mogę tylko powiedzieć, że pełna kontrola, aczkolwiek w pierwszej połowie Nielba miała swoje parę minut, mogła tutaj nawet się pokusić po karnie Fredzyskiego. My strzelamy bramkę, myślę, że młody Zieliński po raz kolejny się pokazuje, że warto w tego chłopca inwestować, oddał strzał, bardzo dobrze gra do tego momentu. To jest chłopak 19-18-letni, także się cieszę, że to on rozpoczął ten wynik. Natomiast później druga połowa i ustawienie przez głowę Mownika sytuacji no, stworzyła to, że bardzo agresywnie Nielba i to za to bardzo chciałem pochwalić zespół Nielby, że agresja, dynamika, no chcieli strasznie, no, te umiejętności jednak były po stronie naszego zespołu, żeśmy punktowali, utrzymywaliśmy grę, sami po własnych błędach gdzieś tam prokurowaliśmy jakieś sytuacje, ale kontrola była no, tego meczu no, dość znaczna, a teraz muszę pochwalić za agresję i widzę, że po przyjściu trenera ten zespół, jak miał opinię niewalczącego, to może jeszcze trochę umiejętności by zabrakło na, w tym momencie trochę na tych chłopaków z Miedzi, ale pod względem policjonalnym cech to już nie jest ta Nielba, która stała i czekała na wyrok śmierci. Oglądałem na kasetce mecz z Kalisją Kalisz, a dzisiaj to pełne słowo Państwa, że za uznania za tą cechę policjonalną. Tak? Wszystko. Dziękuję. Trener Piotr Gruszka. No, chciałem pogratulować tutaj trenerowi zwycięstwa. Zgadzam się z tym, że tutaj indywidualne umiejętności poszczególnych zawodników no, to zdecydowanie zaważyły na wyniku tego spotkania. Myślę, że szczególnie pierwszą połowę zagraliśmy nieźle, mieliśmy też swoje sytuacje. Myślę, że gdybyśmy strzelili jakąś bramkę, ten mecz też mógł się troszeczkę inaczej potoczyć, no, ale niestety nie udało się. Ja natomiast jestem zadowolony z tego, co trener powiedział, z ambitnej postawy. Jestem zadowolony z momentami z niezłej gry, z tego, że wychodziliśmy do kontr, nie jakimś długim podaniem na aferę, a no, kilka składnych akcji zrobiliśmy i stworzyliśmy kilka sytuacji. No oczywiście nie jestem zadowolony z wyniku i z tego, że nie zdobyliśmy tutaj punktów, ale Miedź jest naprawdę bardzo dobry zespół. Tak jak powiedziałem, doświadczenie i indywidualne umiejętności nas zdecydowały tutaj, że jesteśmy na skutku. Dziękuję bardzo. Czy mają panowie jakieś pytania? Ja mam tylko powiedzieć, że też będziemy dali na maksa i będziemy tam pomagać wam, żeby ten rozmawiając z menadżerem naszego klubu, będziemy się porozgrywać spotkami i jeżeli coś będzie mogła mieć pomóc, panie menadżerze, to się coś tam będziemy spotkać.